Tak, moi drodzy. Zobaczę, czy dobrze się nagrywa, czy nie ma znowu angielskiego Audi. Ale mieszka z tym, jedziemy z tematem. Dużo pytań było na Q&A, na Instagramie, a że ja naprawdę mam mało czasu, mało tego. Nawet jak mam trening, to tak szybko zadupią ten trening, że nie mam czasu go nawet ograć. Dzisiaj była petarda trening. Udało mi się dzisiaj zrobić fajny trening góry, bo wczoraj było wyciskanie, ale okazało się, że musiałem tam dwa tematy ogarnąć z mieszkaniem i tak dalej. No i udało się tylko zrobić praktycznie klatę, wyciskanie na noc z dipsami, leciutko. No i to było tyle, praktycznie. No, a dzisiaj mi się udało zrobić tak, na skośnym, dodatnim, udało mi się zrobić wiosłowanie hantli, do tego na takim samym pochyleniu z nosy bokiem, potem biceps, potem podciąganie, rozpiętki na linkach, na bramie, rozumicie, triceps i na końcu biceps. Piękna pompa, 35 minut i naprawdę epicko. No, a jeśli wiem, że jest tu mnie mniej na tym staram się, gadałem sobie kurde przynajmniej dwa vlogi w tygodniu, no ale jak wam jeszcze się nie znudziłem, to więcej mnie jest teraz na KFD, no tych materiałów ze mną jest kurwa, ale pompo, jest ze mną więcej, mało tego dzisiaj wlatuje następny, także już was wszystkich, moi drodzy, zapraszam na nie, bo w porządku, fajny materiałek. Ogólnie te ostatnie mi się tak bardzo podobały, z Janem Łuką był już też bekowy i no i tam się okazało, że ta dwójeczka zrobiła kaput. Więc było dużo pytań, mniejsza już z tamtą historią, także jeszcze raz wam mówię, zapraszam na KFD, tam jest sporo. No i co, temat jest taki, co do kwestii koszulek i ubrań z paleciak sklep.pl. Sklep aktualnie jest, można powiedzieć, nieczynny, strona przede wszystkim. A co do kwestii koszulek i czapek i tak dalej, pisać do mnie albo na maila marcinkot90@interia.pl albo przez Instagram, albo dokładnie na marcinkot na mój prywatny Facebook. Fanpage za bardzo nie ogarnią, przepraszam, ale naprawdę jest taki ogromny spam tam, że już nie nadążam, nie mam na to czasu na razie aktualnie, może nadrobię, nie mówię nie. Także jak ktoś pisał tam, to przepraszam bardzo, ale raczej nie, jak to pozmieniali na tyle, że trzeba się przelogowywać i tak dalej, to ciężko. Więc było troszkę pytań odnośnie Q&A. Może na początku zaczniemy od tego, co leci. A leci testosteron niezmiennie co 5 dni, 5-6 dni, co 5-6 dni, jak nie zapomnę. No i starałem się mieć dietę, ale no nie wychodzi mi to. Raz ją trzymię, raz ją nie trzymię i tak to niestety u mnie wygląda. Staram się, ale no nie jest to w 100%, no ale nie ma źle. No i sobie treningi robię na razie, tylko treningi raz, dwa razy w tygodniu piłkarskie, lekko pobiegać, bo pachwinka się lubi odezwać. Na mecze raczej ciężko będzie, bo no nie jestem w stanie dać siebie 100%, a jak nie jestem w stanie dać 100%, to się mija z celem, nie? Chwila jeszcze, wyłączę sobie Janosika. Tak, co do moich planów, aktualnie planów nie ma zbytnio. Chciałbym sobie zrobić formę. Bardziej siłową ciężko, bo doskwierają mi potem problemy, czy to z pachwiną, czy to tak jak wtedy na materiale się za bardzo zagotowałem. Nie mówię nie, bo martwy ciąg mnie znowu na nowo zainteresował, więc pewnie będę szedł też w martwym ciągu. Niezmiennie bench press 200 kg przy jak najniższej wadze. No i tyle. Były też pytania odnośnie mojej, jak Audi, czy Audi jeszcze jest? Tak, jeszcze właśnie teraz jadę Audi do mojego zaprzyjaźnionego mechanika, żeby mi posprawdzał. No i już będzie na dniach
oficjalnie sprzedawana. Mam Opla Vectre w kombiku. Był to taki gruz, który miał mi chwilowo zastąpić tę maszynę. No ale w końcu się tak okazało, że chciałem ją sprzedać, ale... O Grzesiu! Ale porobiłem w niej dosłownie wszystko. Rozrząd, sprzęgło, skrzynia biegów, bo ostatnio się odezwała. Tarcze, klocki, przód, tył. Chłodnica klimatyzacji. No i akumulator nowy. Alternator, rozróżnik, wszystko, dosłownie wszystko. Jedynie nie był robiony silnik, bo jest wszystko ok. Więc stwierdziłem sobie, że ją zostawiam. I ojej, moja była kochana maszyna BMW, która się pierdzieliła strasznie. No więc jest Vectra. Zrobiłem w niej gaz, więc będę sobie nią jeździł. A drugi gruz to jest Golf 4. Moja niezawodna maszyna, która mnie jeszcze nigdy nie zawiodła. I ona jest stricte do pracy. Więc tak to mniej więcej teraz wygląda. I tak to aktualnie się prezentuje u mnie w aucie. No Vectra jest w takim stanie, jakie jeszcze chyba większość aut dbam, bo mam mocno zadbane auta. Ja dbam o auta, bo wiadomo jak tym jeżdżę, więc trudno byłoby, żeby nie zadbać o te auta. Więc tak samo jest i z tą Vectrą. No. Było pytanie o jakieś, bo pojawił się 1-2 treningi odnośnie sztuk walki, bo stwierdziłem, że to będzie taka podskocznia dla mnie, żeby poczuć jakiegoś nowego bakcyla i tak dalej, więc jak najbardziej będę chciał w to iść dalej, poszerzyć swoje, że tak powiem, umiejętności, nie mówię nie, a jakby się pojawiła jakaś oferta, czy to nie wiem, z jakiejś różnej federacji, to na pewno będę chciał to na pewno przemyśleć, nie rzucić się na to jako jakieś tam mięso armatnie i tak dalej, tylko żeby nie zrobić sobie siary. Więc nie mówię nie, ja nigdy nie powiedziałem, że nie jestem przeciwko temu, a zawsze będę tego otwarty. Sam jeżdżę na różne gale, teraz jedziemy na High League 17 września do Gliwic. Będę ja, będzie Big Mike, będzie Tomeczek, z żonami będziemy, z dziewczyną Big Mike, więc możecie podbijać, zbijać piony, na pewno będzie taka możliwość. O, brudne. No, mi się jeszcze przypomnie, jakie były pytania, to sobie odczytam i dam znak. Jaka waga? No, wzrost 1,80 m, waga 102-103, to się waha, u mnie tak to wygląda. Kopalnia dalej. Jademy duś, wdupiamy żur. No i co? Gwiazda Ruda Śląska aktualnie w Serie A, w A-klasie. Tak to wygląda. No i chyba to by było na tyle. Mam nadzieję wrócić do jakiegoś takiego większego nagrywania, ale naprawdę. Materiał gonił materiał na KFD, co wychodzi teraz, bo jest jeszcze parę materiałów ze mną. I znowu się szykują następne nagrywki, więc naprawdę będziecie mieli co oglądać. Wbijajcie na KFD, nawet jak wam się coś tam nie wyświetla, bo może być tak, że mamy jakieś tam ograniczenia i tak dalej. Więc to może być tak jak na przykład z tymi naszymi prywatnymi YouTubami, też tak to przeważnie wyglądało. A i musicie wiedzieć, że ja w większości przypadków, jak nagrywam w KFD materiały, to nie zawsze wiem, z kim nagrywam i tak dalej. I to miejcie na uwadze, że to jest też moja praca, więc ja wykonuję swoją pracę. Tak jak niektórzy mają różne prace i muszą według jakichś tam przepisów w danej pracy się zachowywać, tak samo ja jestem w KFD. I w niektórych sytuacjach jest tak, że dopiero na, albo nawet i w trakcie nagrywania dowiaduje się kto, co i jak. Więc miejcie to na uwadze, zanim tam kogoś zaczynacie, że tak powiem, najeżdżać na kogoś i nie wiadomo jakie tam tematy cisnąć na daną osobę. Patrzcie jako łapsko, nie? Ta prawa jest malutka, a lewa po to żyły, nie? Także to by było na tyle. Lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie jak możecie nawet na Instagramie. Maciniek też udostępni. No i tyle. Buziaczki, pa pa. Miłego czwartku.